Hejka kochani, witam Was we vlogmasie numer 20. Jestem pod Lidlem, byłam właśnie na zakupach i znowu nie było rekesonu, czyli tego cottage cheese, tego serka wiejskiego. Nie było w ogóle świeżego żadnego sera, także nie mam nic. Zapytałam się dzisiaj, kiedy będzie i powiedzieli, że niby po południu, ale coś tutaj jest chyba nie tak. No, także zaczynamy vlogmaska. Dzisiaj zabieram Was na spacerek i będziemy mieli małą pogadankę, no i oczywiście przebitki z mojego całego dnia, także zapraszam do oglądania. Czy Wy to widzicie? Wstałam i jedziemy na plażę szybko. Słuchajcie, mamy to. Godzina 8:03. 8:02 było napisane na Google, że będzie sunrise. I słoneczko pięknie wychodzi. Boże, jak pięknie. Tu mamy troszeczkę bliżej. Idziemy na sam początek skał. Powiem Wam, że tak czy siak to i tak nie jest najpiękniejszy wskutek i to nie widziałam. Ale dzisiaj pogoda też taka chyba jest. O, to się rusza, Jezus! Prawie umarła mnie. O, dobra. Jeszcze fajnie to wygląda, jak stateczki pływają i tak dalej. Także naprawdę przepięknie. Cała plaża różowa. Jakby to było golden hour, a mamy sunrise. Piękny wschodzik słońca, naprawdę. Także chyba będę sobie wstawała już codziennie. Widzicie, jak się świecę? Jeszcze wszędzie jest mokro. No beautiful, no. Co ja mogę powiedzieć? Ale naprawdę, takie rzeczy zachwycają na maksa. I już chce się po prostu zaczynać tak dziennie. Piękna sprawa. And Christmas is my favorite time. Zobaczcie, jak pięknie oświetla to słońce na złoto te budynki po boku u mnie. Idziemy jeszcze zobaczyć, jak to wygląda na skałkach tutaj u mnie na ulicy. Czasami mam takie wrażenie, że nie warto jechać tam na Sakoma, tylko lepiej tutaj podejść i sobie oglądać ten wschód słońca tutaj. I nieraz, jak jeździłam jeszcze do pracy, bo teraz pracuję z domu, ale jeździłam do pracy do hotelu na hulajnodze, chyba na 7 latem. To były tak przepiękne wschody słońca, że Jezus Maria. Także naprawdę tutaj na wschodzie warto wstać. Ja ogólnie kładę się spać 2-3 w nocy, więc niestety, ale wstawanie na godzinę nawet 8 na ten wschód słońca to dla mnie jest coś nowego. I dzisiaj ledwo wstałam, ale wstałam, bo bardzo chciałam to dla Was nagrać, żebyście zobaczyli. I teraz będę wstawała codziennie, żeby zobaczyć, czy po prostu one się jakoś różnią od siebie, te wschody słońca zimą. Wszystko się świeci na złoto. Te też domki. Pięknie. A byliśmy przed chwilą o tam. Piotrek tutaj ozdabia poręcze, bo ja pracuję, także zobaczycie zaraz efekt końcowy. I to w ogóle są takie wstążki, takie jak na choince, tylko że z takiego przyjemnego, meszkowatego materiału. Bardzo fajny. Proces rozkładania ozdóbek. O, jest też nasz Mikołaj. Tymczasem ja już w mojej pracowni. Ta mąka tutaj jest od pizzy, którą robię dla Piotrka i będę teraz smażyła naleśniczki. Pomocnik bezużyteczny. O, idzie. Dopiero zjadł i pewnie po prostu nie może jeszcze pracować. A tutaj na razie jest efekt. On jest nigdy niezdolny do pracy przecież. Tak? Tak. Gruby się nie bierze za robotę. A, rozumiem. To są easter egg i easter egg. Easter egg? No, jaki easter egg tutaj. Easter egg? Tak. A co to znaczy, że easter egg? No taka jakby ta... Niespodzianka? Niespodzianka. Aha, to ja nawet nie wiedziałam, że tak się mówi. Tego nie było, ja to dałem. No rozumiem, no. No i tutaj mamy takie pierdołeczki. Znaczy mi się to kojarzy z tym takim... No chyba jest tak, mówi się easter egg. No, ale nie wiem. Także na razie mamy tutaj obręcze, choinkę i zepsutą dekorację, którą mam nadzieję, że mój chłopak naprawi, ale no, nie wiem. Ja mam wszystko do Właśnie o to chodzi, wiedziałam, że tak się skończy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale byliśmy tutaj z rana na nagrania wschodu słońca. Teraz idę sobie usiąść gdzieś w w cieniu, żeby nie raziło mi tak słońce jak teraz, bo nie wzięłam okularów. I robimy pogadankę na temat tego, jak wygląda bezpieczeństwo na Majorce. Czy na Majorce jest bezpiecznie, czy nie? Tymczasem stan wody. Stąd widać, że woda jest naprawdę czyściutka. Jest pełne słoneczko. Super pogoda. Czy ja już komuś mówiłam, że ja kocham Sakoma? Jak nie, to mówię jeszcze raz. Kocham Sakoma po prostu. Kocham to miejsce. To jest najpiękniejsza plaża na północnym wschodzie Majorki. Po prostu przysięgam Wam, nie ma ładniejszej plaży. Jeszcze latem to wygląda moim zdaniem lepiej. Teraz jest tak fajnie, naturalnie, ale latem to tętniące życie tutaj to jest jakaś magia po prostu. I te stateczki, pływają motorówki i tak dalej, bardzo fajnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo na wyspie, to wziął się ten temat u mnie z tego powodu, że jakiś czas temu napisała Pani jedna komentarz tutaj gdzieś pod jakimś z filmów, że ona się obawia uchodźców na wyspie i że jak ja się do tego odniosę i czy oni są wszędzie i tak dalej, nie? No i słuchajcie, tutaj jakby uchodźców jest trochę i oni przypływają tutaj na tratwach i akurat tak to wygląda, że te tratwy najczęściej przypływają w miejscowości Calador. Jakby to się dzieje latem, zimą, wiosną, jakby przez cały rok. I nie będę wdrażać się w ten temat, ale ogólnie poza tym, że oni przypływają, to ja wiele na temat uchodźców na Majorce nie słyszę. Nie wiem, jak działa ten system, co oni robią z tymi ludźmi, czy oni mają jakąś pomoc, czy nie. Podejrzewam, że jak najbardziej mają jakąś pomoc tutaj, więc też nie jest tak tutaj źle, jak mogłoby się wydawać. Ale słuchajcie, na Majorce wcale nie ma Majorkańczyków jakoś dużo, w sensie lokalsi tutaj, tacy autentyczni Majorkańczycy, to oni, niektórzy wyprowadzili się już dawno z wyspy, bo stwierdzili, że to jest zbyt turystyczne na przykład, turystycznie. Także to też nie jest do końca tak. Na Majorce jest bardzo dużo osób z innych nacji. Są Latynosi, są Hiszpanie z kontynentu, jest dużo Polaków, Niemców, Anglików, Francuzów, Włochów. Chyba zaraz po Niemcach, jeżeli chodzi o jakby imigrantów, to chyba są właśnie Włosi albo Francuzi. Także naprawdę te liczby są dość spore, więc jakby na Majorce normalne jest to, że tutaj są jakby inne nacje i nikomu to nie przeszkadza. Jest dużo Senegalczyków, Marokańczyków bardzo dużo jest. Ogólnie też dlatego, że Majorka była kiedyś krajem pod władaniem arabskim i tak naprawdę wiele nazw miejscowości, jak sama Majorka i architektura i niektóre jakby takie kulturowe rzeczy są zaciągnięte od arabskiej kultury. Na przykład palmy, które widzicie tu za mną, one są wszystkie ściągnięte przez Arabów tutaj. Także jeżeli chodzi o to, to naprawdę tutaj jest multikulti. I teraz tak, czy ja się czuję bezpiecznie na Majorce? Ja się czuję bardzo bezpiecznie. Nigdy w życiu nie zostałam okradziona. Wydaje mi się, że jeżeli jesteś okradziona na Majorce, to bardzo nie uważasz na swoje rzeczy. Naprawdę, zdarzają się różne rzeczy, ale jakby wszystkie historie, jakie ja znam, że ktoś okradł, to było na zasadzie, że ktoś zostawił jakieś wartościowe rzeczy na siedzeniu w aucie i ktoś wybił szybę, żeby te rzeczy jakby zabrać. No to chyba logiczne jest, żeby nie zostawiać jakiegoś aparatu, telefonu, czy nie wiadomo jak drogiej rzeczy gdzieś tam w samochodzie, nie? Tak samo jedna moja znajoma mówiła, że ją 2 razy okradli chyba w Magaluf czy coś, jakby tam mnie to nie dziwi, bo tam jest masa ludzi, jest imprezownia, wszyscy są pijani i są też ludzie, którzy tam czekają na takie osoby, które są bardziej pijane, żeby je po prostu okraść, także tam trzeba na pewno uważać. Aczkolwiek ja jestem taką osobą, która na przykład idzie na plażę tutaj w Sakoma i ja zostawiam na ręczniku swoje rzeczy i nie przejmuję się tym i jakoś nie uważam, żeby nigdy mi się nie stało nic złego i nikt mnie nigdy nie okradł, także... Więc ja mam też trochę odmienne zdanie, natomiast są miejsca na Majorce, które nie są też do końca bezpieczne, w które nie należy się zapuszczać i takimi miejscami jest Songotleu w Palmie, chyba Songotleu, jak coś to napiszę Wam tu na dole, bo mogę pomylić nazwę i tak samo Sombania, są to miejsca, gdzie tam są jakieś gangi, jeżeli chodzi o Sombania, to jest miejsce, gdzie jest masa narkotyków, tam są dealerzy narkotykowi, z tym wiąże się też pewna historia, tam w opisie Wam podlinkuję pewne rzeczy, jeżeli ktoś jest ciekawy, no, także o Sombania też chyba, z tego co pamiętam, napisałam artykuł na moim blogu, post na blogu i tak samo o marihuanie na Majorce, jest cały post, jak to wygląda, jak to się tutaj odbywa, jak to funkcjonuje. No i właśnie Sombania i Songotleu to są takie 2 niebezpieczne miejsca na Majorce, do których nie należy się zapuszczać, zwłaszcza jeżeli nie jesteś tam mile widziany. Jeżeli chodzi na przykład o Songotleu, to wejdziecie sobie na stronę Idealista i tam są najtańsze nieruchomości i to też o tym wszystkim świadczy, że jest tam niebezpiecznie i nie warto tam się zapuszczać po prostu. Ale tak szczerze mówiąc, jeżeli ja miałabym powiedzieć tak jednym słowem, czy Majorka jest bezpiecznym miejscem, to jest bardzo bezpieczna. nigdy mi się tutaj nic nie stało i czy wieczorem, czy z rana, czy nie wiem, jadąc do pracy, czy wracając z jakiejś imprezy, czy będąc na plaży, zostawiając swoje rzeczy, czy nawet w samochodzie, jak zostawiłam nieraz portfel, czy coś, nigdy mnie nikt nie okradł i to nawet nie chodzi o to, że jestem miejscowa, bo przecież nie każdy to wie, nie jeżdżę wynajmowanym samochodem, ale to też jakby nie ma dużej różnicy, chociaż trzeba przyznać, że jeżeli macie tą naklejkę, że jesteście z wypożyczalni, w sensie, że wasz samochód jest z wypożyczalni, to oni bardziej na to zwracają uwagę. Wiem też, że są takie sytuacje, że na przykład w Magaluf obierają sobie kogoś na cel i patrzą, na przykład są ustawieni ludzie gdzieś tam po ulicy i jeden patrzy na was, załóżmy jesteście parą i zostawiliście auto na parkingu, to jedna osoba patrzy, okej, jakie macie ze sobą rzeczy, druga osoba patrzy, gdzie idziecie, trzecia osoba wam daje znak tej poprzedniej po prostu, kiedy wracacie mniej więcej, a w tym czasie jesteście okradani ze swojego samochodu, ale tak się dzieje na całym świecie, także Majorka tutaj nie jest żadnym odstępstwem od reguły. Także na pewno mogę powiedzieć, że moim zdaniem Majorka jest bardzo bezpieczna. Jeżeli chodzi o tych uchodźców, to też nie ma tutaj jakiegoś super większego problemu z tym związanego. Od razu też muszę zaznaczyć, że ja specjalistką w tej sprawie nie jestem. Także to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, to jest tylko to, co ja wiem, to, co ewentualnie rozmawiam z Piotrkiem, bo on tam bardziej się zna, bo on tam rozmawia z różnymi ludźmi i tak dalej i to on może więcej wiedzieć, no bo to jednak facet, a myślę, że oni się bardziej interesują takimi tematami, ale ja mówię wam szczerze, jeżeli na przykład boicie się sami przyjechać na Majorkę jako kobieta, to nie ma żadnego problemu. Tylko nie jedźcie do jakiegoś Magaluf, czy właśnie nie bukujcie sobie pokojów w Songotleu, a będzie dobrze. Jeżeli wybieracie się na wakacje same na Majorkę, albo sami na Majorkę, to wybierajcie właśnie turystyczne miejsca i po prostu problemu nie będzie. Jeszcze taka jedna mała informacja ode mnie. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do sekcji komentarzy, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i zostawienia komentarza właśnie i też włączenia dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z filmami. I od razu mówię, że po 24 grudnia, czyli jak skończymy vlogmasy, no to będzie raz w tygodniu vlog. W ogóle zobaczcie, jak ja mam dzisiaj outfit, nie? Jestem totalnym dresiarzem dzisiaj, ale jest tak fajnie, jest tak przyjemnie. Numer 20. 20. No. Opa. Fokus był niedobry. Jesteś? Chodź tutaj, wariacie. Trzymaj. Na łeb. Co ja tu mamy? 20. I wariacie! To ja jestem brudny? No, śmierdzisz. Gości, będziemy się myć, kurna. Dziękuję bardzo. Zobacz, ładnie pachnie. No właśnie. Pochaj. Możesz być? Bardzo ładny. Męski, bardzo ładny. I nikt na ksy. Tak, ja chcę tylko powiedzieć, że wcześniej się zjadłaś ty. Ale tak było, tak było. Tak, bo ej, ale to są burn, spicy. Bardzo fajne. Fajne będą. Taką kokardkę. Tu masz ciuczki, kokardko Masza. Pokaż się. Dżentelmenie.